Witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze kolegium. Kolegium redakcyjne, międzyredakcyjne, w którym rozmawiamy nie tylko o sprawach wielkiej polityki, o kwestiach społecznych, ale również trochę o nas dziennikarzach. Dziś 8 marca, Dzień Kobiet. No właśnie, i poziom intelektualny naszego programu wzrasta drastycznie, ponieważ moimi gośćmi są Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dzień dobry. I Edyta Chołdyńska, publicystka, dziennikarz portalu, dziennikarz tygodnika Sieci oraz znana nam prowadząca w telewizji w Polsce.pl. Drogie panie, to nie jest tak, że jest obowiązek, jak jest 8 marca, mówić o kobietach i tak dalej, ale wydaje mi się, że powinno, bo każdy dzień, w którym my mężczyźni pytamy was, kobiet, o to, jak patrzycie na różne sprawy, jak patrzycie na chyba taką bardzo ważną część każdej kobiety życia, czyli pracę, no to spytam, jak to jest być kobietą w takim jednak bardzo trudnym zawodzie, jakim jest dziennikarz, reporter, publicysta. Marzena, chciałem ciebie pierwszą spytać dzisiaj o to. To bardzo wyszukane pytanie było. Ja wiem, rozumiem, ale jednak wszystko spróbujmy. I powinnam odpowiedzieć, że to potężne wyzwanie dla kobiety, słabej, kruchej, która no, wielkie wyzwania chętnie podejmuje, ale jednak jest jej trudniej. Albo poprawnie politycznie powinnam powiedzieć, że nie, my kobiety jesteśmy tutaj lepsze. Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia indywidualna, a nie kwestia płci jednak. Mimo wszystko jest bardzo wiele uwarunkowań, które się na to składają, ale oczywiście no, dziennikarstwo to jest zawód ciężki, bo jest to zawód służebny. To wymaga jednak oddania się, poświęcenia, zwłaszcza dziennikarstwo informacyjne, które sprawia, że z pracy nie wychodzisz nigdy i nie jest tak, że zamykasz redakcję o określonej godzinie po kilku przepracowanych tam po szychcie, tylko najzwyczajniej jesteś w tym świecie politycznym cały czas, musisz to śledzić, obserwować, być w tym. Więc no, to jest w ogóle trudny zawód dla każdego, a myślę, że jeżeli kobieta chce łączyć to z życiem osobistym, z życiem rodzinnym, z macierzyństwem, no to jest to szczególnie trudne. Szczególnie z macierzyństwem, prawda? No właśnie, ale to chyba jest też w każdym zawodzie i myślę sobie, że te wszystkie postulaty feministek, żeby na siłę łączyć macierzyństwo z pracą, to też jest jakieś takie niezdrowe najzwyczajniej. Znaczy kobieta powinna, czy w ogóle każdy człowiek, no, powinien jakoś realizować siebie też zachowując zdrowe proporcje, żeby, bo życie psychiczne, życie rodzinne jednak przenosi się potem na życie zawodowe i odwrotnie. I najważniejsze, żebyśmy byli w tym wszystkim zdrowi, spełnieni i jakoś niezaburzeni. Często płacimy za to dość wysoką cenę, niezależnie czy jest, czy ten dziennikarz jest kobietą czy mężczyzną. Cena. Właśnie, cena. To ja bym powiedziała jednak, że kobiecie jest podwójnie ciężko, ale pod tym względem, że my jesteśmy właśnie często oceniane i to przez feministki, i to przez mężczyzn po prostu, czyli z dwóch stron tak jakby jesteśmy oceniane podwójnie, nie tylko za to, co mówimy, ale jak mówimy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, zwłaszcza młodym kobietom jest bardzo trudno wejść i od razu być traktowanymi poważnie po prostu przez mężczyzn, przez starszych mężczyzn, przez kobiety, inne kobiety, więc jest to na pewno zawód, który wymaga bardzo grubej skóry u kobiet i u mężczyzn, to nie ma znaczenia i nie ma też znaczenia, ile jest tych kobiet, i nawiązuję tutaj do parytetów, bo to nie o to chodzi rzeczywiście, czy tych kobiet jest 5 na redakcję, czy one zajmują kierownicze stanowiska w takiej ilości mniejszej czy większej, ale chodzi o to rzeczywiście, czy te kobiety dają sobie radę zwyczajnie i czy są kompetentne. To kompetencje tutaj powinny być na pierwszym miejscu i też ponad podziałami, jeśli chodzi na płeć. A ciężej jest kobietom no właśnie z tego względu, że choćby w takim środowisku sejmowym, czy kiedy kobieta idzie gdzieś tam w tłum polityków, w ogóle, tak, to jest jednak środowisko trudne i to jest środowisko, w którym trzeba umieć się zachować i nie dać się po prostu rozgrywać, zaczepiać mężczyznom. No, w pewnych środowiskach trzeba uważać, kobiety są czasem lekceważone w takich typowo męskich środowiskach, jak na przykład czy to policja, czy to wojsko, kiedy kobieta wchodzi też w taki świat, to też musi mieć wyjątkowo grubą skórę, żeby umieć się po prostu tam zachować, żeby nie dać się po prostu zbić do tego parteru. Szkoda, że nie ma z nami Agaty Rowickiej, redaktor naczelnej telewizji w Polsce.pl, która przez lata była takim policyjnym dziennikarzem. No, też często opowiada właśnie, że i tutaj też zawsze podkreśla te kwestie kompetencyjne, prawda, że jakby to jest ważne, ale, znaczy moim zdaniem jest wam trudniej. Znaczy, będę szczery.
szczery. Moim zdaniem kobietom jest trudniej. To znaczy, również z takiego wizerunkowego punktu widzenia, tego, że ocenia się, a jaką masz bluzkę, jakie masz spodnie, jakie masz buty, a jak ułożone włosy albo nieułożone, chłop może wyglądać najgorzej, jak może wyglądać, i nadal wszyscy uważają, nikt na to nie zwraca uwagi. Może nie ktoś się zaśmie. U kobiet też, chociaż ja nie chciałbym tego sprowadzać do wyglądu, bo to absolutnie nie w tym rzecz, ale to jest też element istotny. Dziś jesteśmy wszyscy trochę zwrokowcami, dziś wszyscy wrzucamy te zdjęcia na te i tak dalej, ale nie o tym, co jest dużo, dużo cięższe. Ja mam takie wrażenie, że wam jest też ciężej, bo jesteście szczersze, bo jesteście bardziej prostolinijne, bo często bronicie jakiejś idei, tu już mówię o stricte dziennikarstwie politycznym, dużo mocniej i dużo mniej relatywizując pewne rzeczy niż mężczyźni. Takie jest moje zdanie. Nie, oczywiście Marzena ma rację, uogólniamy. Może to być też atut. To znaczy oczywiście kobiety i mężczyźni się różnią. Jest milion rzeczy, które nas od siebie odróżniają psychicznie, już nie mówię, że fizycznie, emocjonalnie, inna, tak, ale są, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, też nie dajmy się zgenderować. Tak, jesteśmy różni po prostu, ale myślę, że to jest kwestia kompetencji i te rzeczy, o których mówisz, można przekuć, mogą być atutem. No mogą być, i tak. Ta wielowątkowość, już się właśnie wielotorowość. Już się zgadzam, nie? Ale ciekawe jest też to, że kiedyś Gazeta Wyborcza i inne feministyczne media, które tak tutaj krzewią ten skrajny i momentami jakiś przejazd taki chory feminizm, feministki kiedyś nawoływały, że właśnie te parytety muszą być w redakcjach, były specjalne szkolenia, różnych dziennikarzy na te szkolenia zapraszano, trwało to 2 dni czy 3, i tam im wdrażano różne idee, bardzo ciekawe materiały czytałam z tych szkoleń, ale interesujące jest to, że właśnie próbowano przeforsować parytety w redakcjach i to, żeby jednak naczelnymi były kobiety, co wyszło to z badań, zaraz o tym powiemy, ale co wyszło z badań, to w lewicowo-liberalnych mediach jest zdecydowana większość mężczyzn na kierowniczych stanowiskach, a co ciekawe, w mediach katolickich, prawicowych, tylko tam kobiety były, to już jest badanie sprzed kilku lat, ale tylko tam kobiety miały funkcję redaktorów naczelnych, kierowników działów. Marzena Nykiel, Agata Rowińska, u nas, Naczelne, prawda? Ale ja chciałem to jeszcze było przed nami, więc to jest też ciekawe, że tam, gdzie jest zdrowe spojrzenie na kobietę, takie prawicowe, konserwatywne, katolickie, tam kobieta nie jest poniżana. No właśnie wręcz feminizm sprawia, że kobietę się poniża, bo nakazuje się odgórnie patrzeć na nią w określonym politycznym takim rycie, prawda? Tak, to Edyta właśnie też zwróciła na to uwagę. Te parytety to jest najgorsze, co można kobiecie zrobić, bo to jest spojrzenie nie na to, nie na osobę, która jest kompetentna i nadaje się do sprawowania pewnej funkcji, tylko zwyczajnie na płeć. Liczby, prawda? Ile jest kobiet, ile mężczyzn, i wyciągnijmy jeszcze jedną kobietę, bo nam zabrakło. W 2011 roku wprowadzono te parytety do Sejmu, jakby, i wtedy rzeczywiście miało być chyba tam 44% czy 35%, no w każdym razie jakaś taka 35 lub 44% kobiet w Sejmie na siłę. Okazało się, że mimo, że te partie kobiet się tam jakoś mocno zaktywizowały, to do Sejmu weszło chyba 23% kobiet wtedy, bo okazuje się, że dla głosującego, głosujący głosuje na osobę, kompetencje, a nie na płeć. No więc nie róbmy sobie krzywdy, i jest dla mnie zawsze jakieś bardzo obraźliwe, jeżeli by ktoś zapraszał mnie do jakiejś dyskusji, konferencji ze względu na to, żeby... Tak. I zdarzyło mi się 2 razy odmówić, bo wyczułam, że chodzi o parytety. To jest Ale dzisiaj dałyście się zwalczyć. Dziękuję. Tak. Jest jedna kwestia, która jest rzeczywiście problemem, i to da się udowodnić po prostu liczbami. Zarobki kobiet, niestety, i to w różnych branżach, w różnych dziedzinach, i to pokazują europejskie badania, nie tylko, tak, że w Polsce, w tym racja. Ciemnogrodzie tak jest, ale oczywiście mówię ironicznie, ale w całej Unii Europejskiej jednak kobiety zarabiają mniej, i to jest problem, ale to też wynika z tego, że my kobiety, ja prowadziłam z kolei też taką dyskusję na jednym z tych forów ekonomicznych właśnie z kobietami w biznesie, które przyznały, że to być może wynika z tego, że kobiety czasem mają zaniżone poczucie własnej wartości na rynku pracy, gdzieś tam powiedzą za mało, no to szef zgadza się automatycznie, no chciała zarabiać, dajmy na to 5000, niech ma te 5000, przecież mężczyźnie dałbym nawet 10
zajęć na tym stanowisku, ale niestety tak jest. Niestety kobiety jeszcze nie umieją tak mocno walczyć o swoje. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedno zdanie. Myśmy na początku stycznia w portalu w polityce.pl ujawnili szczegóły takiej, no trochę seks, trochę molestowawczej afery w tym środowisku lewicowych mediów, prawda? Po części Gazety Wyborczej, po części Krytyki Politycznej, to pokłosie się oczywiście głośnej sprawy z zeszłego roku. I ja pamiętam, jak ja dotarłem do zeznań kobiet, które tam zeznawały, mężczyzn również, ja byłem przerażony. To znaczy, wyobrażam sobie sytuację, ja teraz nie będę mówić nazwiskami, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wyobrażam sobie sytuację, że nie wiem, idziemy sobie jako znajomi dziennikarze, na przykład na piwo, tak, no usiąść w kawiarni, rozmawiać. Jak ja czytałem zeznania, jak oni ze sobą rozmawiają, w jaki sposób, drastyczny, seksistowski bardzo często, wulgarny i tak dalej, to ja się złapałem za głowę. Pomyślałem, przecież to takie światłe środowisko, takie zmieniające Polskę, z taką misją, prawda? I jak ja zobaczyłem ten stek takich obrzydliwych, bardzo często właśnie seksistowskich, ja już tam były też drastyczne zachowania, już nie, to nie jest dobry dzień, żeby o tym mówić w ogóle, ale... nad tym się zastanowiłem, to może to my jesteśmy troszkę normalniejsi, nie ogólniam oczywiście, bo też nie chciałbym, żeby tak być odbieranym, ale ja pamiętam, że ja byłem wtedy w szoku, a 20 lat jestem w zawodzie, naprawdę sporo widzieliśmy. I przypomnijmy, że było to środowisko mocno lewicowe, Krytyki Politycznej, dziennikarze, którzy skrajnie feminizująco upominają się o prawa kobiet, ale zauważmy, w jaki sposób feministki, te takie walczące o te prawa, się upominają. Mówią o tym, żeby je szanować, a tak naprawdę same odzierają się kompletnie z szacunku, niestety, godności. Te materiały też o tym świadczyły. No właśnie, więc trudno naprawdę wywalczyć dobro kobiet staczaniem się na dno. No tak, to dzisiaj na przykład mamy przed sobą wielką manifestację z okazji 8 marca. Manifestacja przeciw nienawiści w centrum Warszawy, która o 18 sparaliżuje całe miasto, prawda? No tam są jeszcze inne pomysły. Ale właśnie to rondo. Mnie to jest bardzo niebezpieczny sygnał w ogóle, że rondo imienia Romana Dmowskiego, prawda, bohatera narodowego. Wielkiej postaci, tak polskiej historii. Tak. Ma być zmienione na rondo praw kobiet. I to, jak zauważyli też publicy wczoraj w telewizji w Polsce.pl, podzielam to zdanie, może być takim sygnałem bardzo złych zmian idących właśnie w tym kierunku, nie tylko w Europie Zachodniej, o czym też z panią redaktor rozmawiałyśmy w telewizji w Polsce.pl, ale też w Polsce, czyli że te symbole narodowe, nazwiska, bohaterowie narodowi będą wypychani przez takie nazwy jak Rondo Praw Kobiet, i to niestety zaatakuje także inne miejsca, inne elementy, choćby pomnik księdza Jankowskiego w Gdańsku, ale też inne, to nie chodzi tylko o tę postać. Lecha Kaczyńskiego na Warszawie. Ulica Lecha Kaczyńskiego. Tak, o właśnie, to było wyjątkowo odrażające, to co się działo, ale to może zaatakować, czego byliśmy świadkami także 1 marca, żołnierzy wyklętych. Marzena, bo ty tropisz takie fałsze, często o tym piszesz, czy nam zwracasz uwagę jako swoim dziennikarzom, żebyśmy też na te rzeczy zwracali uwagę. I to jest sprytne. Zróbmy rondo praw kobiet, prawda? No, kto się normalny przyczepi? No, tak. No, prawa kobiet oczywiście ważne, prawda? Istotne, zdobycz ostatniego stulecia niesamowita. No, kto by, że tak powiem, miał jakiś coś przeciwko. A że przy okazji nie będzie ronda wielkiego Polaka, współtwórcy polskiej niepodległości, no to już jakoś tam sobie zawatujemy, coś opowiemy i tak dalej. To jest dla mnie pewien spryt tej manipulacji, tej kombinacji. Zauważcie, że na razie jest to pewien pomysł jakiejś bardzo wąskiej grupy. Oczywiście. Bo to sobie kilka zwariowanych pań z akcji Demokracja wymyśliło, postanowiły zrobić ankietę i ta ankieta wypadła dla nich porażająco źle, bo się okazuje, że 92% głosujących chce utrzymać rondo Dmowskiego, tylko 8% tych aktywistek gdzieś próbuje tę nazwę zmienić. No i miejmy nadzieję, że na tej porażce to się skończy, chociaż mając Pawła Rabieja i Rafała Trzaskowskiego w ratuszu, można spodziewać się wszystkiego, bo to są jacyś szaleńcy, którzy pędzą w tym neomarksistowskim duchu, chyba nie wiedząc nawet. Trzaskowski pewnie nie wie, co robi. Marzena wywołała... przepraszam, wilka z lasu, przepraszam, można rzucić na chwilę przerwę. Posłuchajmy Pawła Rabieja właśnie i jego pomysły. Czym żyje wielkie miasto? To jest coś, co jest potrzebne z uwagi na fakt, że
Mamy w Warszawie osoby, które są orientacji LGBT, które są częścią naszej społeczności. I mamy problemy, które, znaczy ta społeczność ma problemy. Często są atakowani, atakowani są fizycznie, atakowani są werbalnie na ulicach. To nie powinno mieć miejsca. Mamy takie przykłady ataków. Mamy też sytuacje, w której, które kończą się samobójstwem dzieci w szkołach, dlatego że wtedy, kiedy odkrywają sobie taką tożsamość, nie wiedzą, do kogo się zwrócić. Są często zaszczuwane przez swoich rówieśników. Więc chodzi o to, żeby w każdej szkole był wskazany przez dyrekcję, przez pedagogów, psycholog, nauczyciel, do którego po prostu można z zaufaniem podejść wtedy, kiedy takie dylematy się ma. To była rozmowa Pawła Rabia, oczywiście w Polskim Radiu 24. Przepraszam, można, bo ci przerwałem. I no właśnie. No i tak właśnie środowiska LGBT są szykanowane i odsuwane na margines, że ich przedstawiciel jest wiceprezydentem Warszawy. I mówi w Polskim Publicznym Radiu. Tak. Bo to też ważne. A tak, oczywiście, tak. Media publiczne. Bardzo dobrze, że Paweł Rabiej zabiera głos. Chcieliśmy go zresztą zaprosić niejednokrotnie także na antenę w Jakoś Polsce. Odkąd został wiceprezydentem, dokładnie, niechętnie. Mniej odpisuje w ogóle chętnie na SMS-y, ale chodzi tutaj też o to, że rzeczywiście tych osób w Warszawie może jest trochę, tak? Nie umiemy przecież. Przecież nam to nie przeszkadza. No właśnie, nie przeszkadza nam to, ale są też instytucje, o tym chcę powiedzieć, są też instytucje, do których oni mogą się dzisiaj zgłosić. To nie jest tak, że oni nigdy nie mieli żadnej pomocy, kiedy działa im się krzywda. Nie mogli się zgłosić choćby do psychologa, gdziekolwiek, do punktu bezpłatnego, który udzieliłby im pomocy, bo choćby niedawno do Gazety Wyborczej, zresztą chyba tego dodatku warszawskiego, była dołączona taka książeczka właśnie z darmową pomocą. Przejrzałam ją, tam są punkty dla bezdomnych, ale też właśnie dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w związku z tym, że mają jakieś uzależnienie czy jakikolwiek inny problem. Więc cała pomoc publiczna istnieje, cała ta siatka, ale trzeba jeszcze dołożyć, jeszcze, prawda, takich oficerów polityczno-wychowawczych, którzy będą w takich miastach jak Warszawa. No jeszcze jest pan rzecznik praw obywatelskich, ale to tam wystarczy, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że jest ze środowiska LGBT i wyrzucą wszystkich z korytarza pan pierwszy. Przepraszam, żartuję, ale musiałem sobie pozwolić. No ale przecież to w ogóle nie chodzi o to, żeby kogokolwiek z tych środowisk chronić, bo oni są zagrożeni. To chodzi o to, żeby kompletnie zmienić strukturę społeczeństwa, żeby wreszcie wdrożyć rewolucję kulturową, neomarksistowską, żeby nowa lewica wreszcie zrealizowała swoje postulaty kompletnej demoralizacji społeczeństwa, żebyśmy przestali być bogojczyźniani, bo to ich drażni najbardziej, a żebyśmy zaczęli być zdolni, otwarci na globalizację i wyzuci ze wszelkiej moralności, bo przecież temu ta demoralizacja ma służyć. Człowiek, który jest skupiony tylko na sprawach najniższych potrzeb, o powyższe nie sięgnie. Nie będzie go interesowało życie obywatelskie, odpowiedzialne. Będzie walczył z tymi tęczowymi chorągiewkami co najwyżej na marszach i na tym to się skończy, a gdzie tam pamięć o bohaterach, prawda? Więc jest to jeden wielki fałsz, a Paweł Rabiej, który wdrapał się mimo takiego zaścianka, w którym żył, ale jednak głosami... Taki podobno straszny kraj, prawda? Tak, no i wdrapał się do ratusza i rzeczywiście chyba kręci tą głową, którą jest nieprzytomny, nieświadomy niczego, jakiejś bez tożsamości, Rafał Trzaskowski. Najzwyczajniej... Przewidywaliśmy to, chciałem tylko powiedzieć. Tak. I panie w swoich tekstach, i ja również. Neomarksizm po prostu leje się z ratusza, zauważmy. Tam w kulturze jest kompletnie lewicowa obsada i już zapowiadają, bo przecież ta deklaracja podpisana przez Trzaskowskiego, ona nie dotyczy tylko edukacji. Tam jest mowa o tym, żeby absolutnie wyrażać wolność, która jest rozumiana czysto lewicowo, w różnych placówkach kulturalnych, kulturalno-oświatowych, ale także w teatrach i w wielu innych. Także no to jest po prostu walec, który zaczął się toczyć, taki neomarksistowski, i to, z czym mamy do czynienia, to nadmierne uprzywilejowanie środowisk LGBT+. Plus, bo to nie chodzi tylko o gejów, tylko o lesbijki, ale o kompletnie wszystkie możliwe dewiacje, jakie się mieszczą. Cały plus, no właśnie, całe rozszerzenie. Ale jest też aspekt polityczny bardzo mocno tutaj widoczny. Widzimy Roberta Biedronia, który startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, i widzimy Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja. Rafała Trzaskowskiego, który być może nie wie, co tak naprawdę robi, to prawda, ale zielonego politycznie zbija na tym kapitał. On zbija kapitał polityczny na tym, wie, że głosowali na niego właśnie tacy ludzie o takiej
takiej orientacji także. On chce teraz im oddać kawałek swojej Warszawy, ale pokazuje też tutaj, że idzie w tę stronę lewicową. Zbija te punkty lewicowe w Warszawie odbiera Robertowi Biedroniowi. Dokładnie tak. No właśnie, co z tego będzie? Czy to jest taka bijatyka lewicowa po tej centrowo-lewicowej stronie? Czy coś z tego może być politycznego, idąc dalej, Marzena, jak sądzisz? No na pewno wszyscy obywatele muszą mieć świadomość, że to jest tylko takie rozpoznanie w boju, to, co dzieje się w Warszawie, w stolicy. I to jest, podejmowane są kroki, które, jeżeli Platforma wróci do władzy, będą rozprzestrzeniane na cały kraj. Bo to była ambicja tych światowych neomarksistów, że tak takie wsparcie powiem. Mediów lewicowych, ale właśnie paradoksalnie nawet nie dla Biedronia, tylko w tym momencie coraz bardziej dla Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że tak. Bo Robert Biedroń nie chciał dołączyć do tej koalicji, no media lewicowe są wściekłe teraz, no jak on śmiał wystartować bijatyka w Tok FM-ie prawie wczoraj, to było tak, coś nieprawdopodobnego. Bijatyka w Tok FM-ie, Tomasz Lis, który atakuje Roberta Biedronia i przyznaje rację Karolinie Lewickiej, która prowadziła ten wywiad w Tok FM-ie, broniąc tej dziennikarki. No świadczy to o tym tylko... Ta sprawa, że myśleliście, że dożyjemy czasu, kiedy pani Karolina atakuje pana Roberta w Tok FM-ie. Ale zauważcie, że przez lata czuł się bezpiecznie, bo nikt go nie atakował, wszyscy mieli go za takiego naszego, te lewicowe takiego media. Takiego fajnego... Tak, ale Roberta. One go... Chciałem powiedzieć Wojtka, Boże. One go wręcz promowały. No tak, no to przecież pamiętamy, Biedroń na prezydenta Polski, przez lata był pompowany. I dopiero teraz, kiedy okazało się, że idzie wbrew i szkodzi Platformie, no to jest rozkaz polityczny odgórny w mediach lewicowych, żeby go jednak wykończyć, odsunąć. Tak. I jak on śmiał nie poprzeć Rafała Trzaskowskiego, pogratulować mu wprowadzenia karty LGBT, na co Paweł Rabiej odpowiadał, że owszem, chyba mu nawet pogratulował odwagi właśnie, no ale nie zostało to zauważone. A to nie jest, słuchajcie, taka między nami mówiąc jedna wielka ściema, no bo żeby gdyby rzeczywiście tak było, że i Rafałowi Trzaskowskiemu, i Robertowi Biedroniowi tak bardzo ideowo zależałoby na tych wszystkich deklaracjach, to przecież oni by nie, no, w uścisku, że tak powiem, byli, jeśli mogę użyć takiego określenia, ideowemu, bo mówię o ideowym uścisku oczywiście, i tak razem by szli tak ręka w rękę ku tej świetlanej lewicowej, marksistowskiej, bardzo słusznie, idei. No powinien się cieszyć przecież Robert Biedroń, chciałam znowu powiedzieć Wojciech, że te postulaty, przecież on słynie głównie z tego, że jest działaczem homoseksualnym, tak przez lata na tym jako się prezydent wybił. Ja też się tym zajmował, tak, prawda? Słupska. No i wreszcie pogratulowałem odwagi. Pogratulowałem odwagi. No ale teraz powinien właśnie przyłączyć się, pokazywać innym miastom, stawiać za wzór, hołubić. Nie ma tego, więc to tak, ta idea jest. Męska przyjaźń w każdym bądź razie, taka twarda szorstka, bym nawet powiedział. Drodzy Państwo, no właśnie. Zaczęliśmy od kobiet, skończyliśmy na Biedroniu. Też bardzo, nomen omen zresztą. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moimi i Państwa gośćmi byli Edyta Hołdyńska. Dziękuję. I Marzena Nekiel. Dziękuję. Drugie panie również serdecznie dziękuję. A my widzimy się za moment. Będziemy kontynuować ten skądinąd przyjemny temat tego pięknego dnia. Zapraszam po przerwie.